Zapraszam na film www.domza150000.pl. Kawa w kasku. Dzisiaj do nas, do zespołu, młodość dołączyła. Zobaczymy, jak będzie, ale znam chłopaka od... Właściwie całe życie cię znam, nie? No, znam Kacpra. Kacper jeszcze w wózku go wozili, to już... Już go znałem, że tak powiem. Zobaczymy. Chłopak bez nałogów alkoholowych, tak więc chęć do pracy jest. Parę rzeczy razem już robiliśmy w życiu kiedyś, za gówniarza tak naprawdę. Jak jeszcze ja byłem łepek, Kacper był gówniarz. I ten. I myślę, że będzie spoko. Zobaczymy. Myślcie o tym, że kogoś, że ktoś zamarł, jak lufy złapałem. Zobaczcie. To jest zabezpieczenie takie. On nie szczeli sam. On musi być do końca dociśnięty. Wystarczy, że tutaj nie będzie dociśnięte milimetr w tą i to nie ruszy. Ten sprzęt nie ruszy. Dopiero pełne dociśnięcie takie, czyli na pełną głębokość, powoduje to, że mogę oddać strzał. Jak docisnę do części, zobaczcie, nie wcisnę go do końca w tej chwili. Wcisnąłem pół i naciskam, nie nacisnę. Dopiero jak się dociśnie do końca, wtedy jest strzał. No, połóż te dwa bloczki, Kacper, czy tam, wiesz co, weź se z deseczek starych. Jakieś ten, połóż, żeby brudne nie były. Ta-ra-ra. Dasz radę ten do mnie cofnąć, żeby ja to... Dam radę. Dam radę. Masz? Cyk. Jest? Duże są założone, nie? Tak, tak, czekaj, założone. Tak, długie. Długie, długie, długie. Ktoś wczoraj jakiś typ pisał? Co? Dobra. Wiesz, co wczoraj typ pisał? Że tu są gwoździe 4 cm, wyobraź sobie. Długości? No. Nie, więcej. No ja wiem, że więcej, ale... Masz gwoździe, Łukasz? Mam. Zresztą pokazywałem, że są 130. Są 130 do kontra, do łat, ale mnie kolano boli po wczorajszym. 130 są do łat, a setki są do kontrłat. Ja wiem, 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 a tutaj... Natomiast tutaj, tak jak wam mówiłem, na 200 wbijam. Tutaj. Żeby nie wiercić, bo zawsze wierciłem i dawałem normalnego jednego gwoździa, tego do łat, tego długiego, ale... Tak, wiem, że będzie również trzymało, a praca jest przyspieszona. Mamy skończoną tą połać na gotowca. Docinka będzie zrobiona w momencie, jak przyjdą dachówki krańcowe. Teraz skaczemy tam i ten. No i jedziemy stamtąd. Jest nadbitka już gotowa. Pierw robimy nadbitkę, deska okapowa, kliny i chciałbym zacząć dzisiaj jechać po łacie. Zobaczymy, jak będzie czasowo. Aha, jeszcze miałem coś powiedzieć fajnego. Chyba nie powiem, bo zapomniałem tego złoczyńcy, przez którego spać nie mogłem dzisiaj. A se zapisałem go. Drania. Dariusz Czymek. Spać przy ciebie dzisiaj nie mogłem, bo mi tego Senka przypomniałeś. Ja dzisiaj go wymienię, bo mi na ambicje siadłeś. Całą noc o tym myślałem. Śnił mi się ten Senk dzisiaj po nocach. Teraz mamy zrobioną połać, idziemy na następną stronę. Na tamtą stronę idziemy działać, tak jak mówiłem przed chwilą, deska okapowa, nadbitka, dociąć ją pod kątem, zlicowane z tym i jedziemy. Tamtą piłę, nie? Akumulatorówka. No. Daj tą akumulatorówkę, jak możesz. To? Akumulatorową tą piłę. Ta-ra-ra. Gdzie byś chciał iść? Skończymy nadbitkę. Mamy
docięte do kąta lica, gdzie niegdzie jest tak jak tu, wystaje kawałeczek, ją wolę ściąć niż kombinować, wyginać, bo będzie na desce okapowej widać. No i od tamtej strony zaczynamy z dechą okapową. Docinamy teraz trójkąciki, Kacper montuje, ja docinam, a kawa się opieprza. Kierownik kawa rządzi. No. Kawa nadszykował sobie kontrład. W takim razie. No, pozdrawiam swych fanów, nie? Technicznie. No, i co jeszcze? I gitara. I dobrze. Czyściutko. No i dobrze. Kacper, taki ewenement się trafił, że myślałem, że jest mańkutem na początku, a dla niego nie ma znaczenia. Jest prawo i leworęczne. W takim samym stopniu. Czy to młotek, czy to piła. Zaskakująca dla mnie sytuacja. Nie ściemniałem tylko, że część gwoździ wbije prawą, a część lewą. Bez problemu. My już mamy docięte wszystkie. Gotowi jesteśmy na co kawa? Na folię. Na pierwszą warstwę folii, membrany. Bo membrana to jest folia wysoce paroprzepuszczalna, czyli ma za zadanie z poddasza wypuścić na zewnątrz wilgoć, a nie dopuścić do tego, żeby wilgoć się dostała do przodu. Ja tak nie potrafię jak on. Prawą teraz wali. Myślałem, że ściemnia na początku, ale zobaczcie. Nie ściemnia gagatek, aż kawa zaskoczony, nie? Kawulec. Zobacz, takie rzeczy to tylko werze. Raz. Co? Dwie są jeszcze na początku, Kacper. Akurat. Zrobiliśmy test w slow motion. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy się uda? Jaka to jest moc? A jest moc. To by zęby Kacper powybijało, jakby odbiło. Mało powiedziane. Nieraz iskry idą, nie wiem czemu. Dzisiaj mamy środa dzisiaj. Dobre pytanie. Spytaj się kawy. No, w środę kończymy w takim stanie, jak mamy tutaj. Tyle, co zrobione, widać. Jutro, czyli w czwartek, skończymy to na pewno. No i mamy pokrycie dachu zrobione, czyli możemy sobie działać w środku, jakby nawet padał deszcz. Z uwagi na to właśnie chciałem to w pierwszej kolejności zrobić. Jak będzie padał deszcz, możemy sobie wskoczyć na ściany działowe, kominy systemowe. Mamy wtedy zapewniony cały dzień pracy, a tak jak na tą chwilę, to widać, jakby popadał deszcz, no to niestety nie działamy. Jutro wam wrzucę najpewniej film, albo w piątek, bo tu nie będę pokazywał, to już było pokazane tak szczegółowo. Myślę, że wrzucę dopiero film wam w piątek, jak będzie skończony ten dach i pewnie zaczniemy coś kolejnego już, może ściany działowe, zobaczymy. Z kawulcem jedziemy te. Płaty dalej. W czwartek. Dzisiaj czwartek. Kacper się bardzo spisał w robocie. Fajnie by było, jakbyśmy współpracowali cały czas, bo chłopak podobnie do nas nie potrafił siedzieć na dupie. Zresztą ja Kacpra znam od małego. Kacper mi parę razy pomagał generalnie tak, no, do góry.
Bo Kacper, podobnie jak ja, nigdy mu się nie chciał uczyć, wolał coś w garażu majsterkować ze mną. Tak? Tak. Słyszałeś? Dobry agregat, nie? Wczoraj zrobiliśmy, bo GoPro 5 ma 240 fpsów przy rozdzielczości 720 i to nie jest interpolowana, tylko realna rozdzielczość, realna prędkość. Zrobiliśmy wam, znaczy wam, dla siebie zrobiłem test slow motion, jak strzelaliśmy z gwoździarki do celu, ale nie będę wam tego pokazywał, powiem tylko, że jest moc niesamowita tego sprzętu, jest po prostu moc nieziemska. Do góry, Łukasz. Jeszcze troszkę ciutki. Jest? Na dół. Dobra. Tu jest cięcie? Tak. Gdzie Kacper? Tam jest, dobra. Bo rzucam do środka te. Tak się umówiliśmy, że nie chodzimy w środku w czasie, jak jesteśmy na dachu, no ale lepiej sprawdzić, bo takim dostać patykiem w łeb to słabo. Przy okazji nabijania magazynka, zobaczcie, 130 mm, a nie 40. Jak ktoś mógł napisać w komentarzu, że te gwoździe mają 4 cm? Ja tego nie kumam. Czy to proporcjonalnie, czy te gwoździe na łatach, na czymkolwiek, to można byłoby wnioskować, że one mają zdecydowanie więcej niż 4 cm. No ale 4, tak? Jest? Jest. Tu Kacper taką, żeby na dwa przęsła starczyła. Z 2,30 taka. Ja tu mam tu. Masz? No, tylko muszę przymierzyć, Łukasz. Kurczę, gwóźdź. Tu celowo piłę podniosłem. Bo gwóźdź tutaj i wolę nie uszkodzić tego. Kolejna warstwa łączona do siebie na tą systemową dwustronną taśmę. Kurczę, z młotkami. Dzisiaj pizga u nas jak szalony, jak w Kieleckim.
Nie wiem, czy to widać, chyba widać. Po folii, jak folia świruje. Cyk. O, zobaczcie, jak wieje wiaterek. Kurczątko. Ta folia coś nie chce puszczać. Ta taśma zasrana. Co was tak bawi tam? Kawa przycina łaty, kontrłaty, bo został jeszcze pasek i kawałek. Mówię, co was tam bawi tak? Ja tam mówił taki suplement na dietę, a mówię, coś to zdrowe. No, kawa mówi suplementy na dietę. Co? Co nic na mnie? No, ja wszystko słyszę tutaj. Kawa mówi suplement diety najlepszy, idź na budowę. Idziemy z koksem. Pokażę tu na przykładzie tych parunastu kontrłat, o ile to przyspiesza pracę. Twoja? No a ja? Młodości? Tak. Przecież na świecie jeszcze nie było wtedy. Ściemniaczu. Jechałem rowerem, pióra wiatr mi rozwiewa. Mówisz? A ja. To, że teraz łysy jestem, to nie. A jaki twój ulubiony kawałek? Mój? No. Britney Spears. Ale kawałek jej jaki? Crazy. Sam jesteś crazy. Bardziej niż ta Britney cała. Ona? Czy ona się obcięła, nie? Niech nabije, bo jak w trakcie nabijania strzelamy, to gwoździ nie dobija. Wystają z pół centymetra. Z tego. Ze sprzętu. Folia bardzo dobrej jakości, naprawdę, tej marki co widać, ale strasznie ją się ciężko naciąga, jak jest chłodno, no nie, niemożliwe wręcz. Oczywistą oczywistością jest to, że jeżeli by się miało sprężarkę większej pojemności, no to nie trzeba byłoby nieraz oczekiwać na to, żeby dobijała, no. Kawa zawsze na czas przygotowany. Nie ma lipy? Nie ma, nie? Nie. No. Ja nigdy takiego prawdziwego. Masz mi został w ustach. Więcej czasu, znowu powtórzę się, przygotowuję, trwa przygotowanie, czyli naciągnięcie folii, zatakerowanie jej i przymocowanie, naciągnięcie. A ktoś tam pisał z Państwa, że tego w ogóle nie słychać sprzętu. Kawa. Pisali, że nie słychać tego. A to jest takie... Nie! Strzelaczki! Nie jest głośna według ciebie?
Według mnie jest bardzo głośna. Ale ty nie masz piór, to... Lubiłem. Tararara. Co mówiłeś? Zgubiłeś? Słyszycie, jak wiatr dzisiaj hula? I tak nie jest źle tutaj dzięki temu lasowi. Nas ten las ratuje trochę w taką pogodę. Ale dzisiaj mamy już sobie... Będziemy mieli skończony. Ktoś pisał o przeciekającym, o tym, że nie dajemy taśmy pod kontry łaty. No nie dajemy, no. Nie daję i dawał nie będę. Nie dawałem nigdy. Nie dawano. Przecież również ktoś pisał o tym, że przekrój kontrłat jest zbyt mały. No kurczę, no przecież to jest stosowane od x lat i tak zawsze było, jest i będzie pewnie. Nie wiem, kto te takie ma wymysły teraz, że zwiększają średnicę, przekrój tego. Nie będzie na pewno. Ty, naboi nie ma. Ta? Kurde, serio, no to. Masz? A jak? A tu okazja jest, to wam pokażę, że to są do kontrłat. Generalnie do kontrłat są przewymiarowane, bo dychy aż, ale nie zaszkodzą. Ktoś pisał, że dziesiątki wystarczą do łat. Według mnie nie wystarczą, ale to jest moje skromne zdanie. Bo jak macie czwórkę, piątkę, szóstkę, 6,5, trochę mało według mnie. Cyk. I ostatnio trzeba zmierzyć tutaj. Dół ta, która była wcześniej, jest mierzona, czyli tą mogę na pewno tutaj strzelić i mam pewność, że mi nie wyjdzie tam. Chociaż ta pewność pewnością, ale tam jeden nam wyszedł, do poprawki jest, do wyciągnięcia, nie do poprawki. Ale chłopaki przypomną później. Czyli tu jest teraz taka sytuacja. Tu sobie mierzę dotąd, ile mam. Tu mam 8,5 cm w tym miejscu. I tutaj 8,5 mam do krawędzi i tam mi się licuje wtedy z beleczką, z krokwią na zewnątrz. Czyli ona idzie w osi krokwi, a dzięki czemu mam... Jest małe prawdopodobieństwo, że wyjdzie gwóźdź. I mamy zrobione. Jedziemy złotami. Co tam, kogut? Kogut i kawa. Dotarliśmy do nieszczęsnego sęka. Czyli tą deseczkę wymieniamy. Jakoś ją trzeba niestety zdemontować. Tu już mamy na wierzchu gwoździowego. Tu też. Jeszcze tu. To jest ta, żeby przez pomyłkę nie cyknąć jej. Ta. Tu mamy tego sęka zasranego. Nie chcę tej uszkodzić wcześniejszej. Dać radę. I jeszcze tu. Tu jest głębiej. Dziadyga. Okej. Okay. Nie. Wiatr dzisiaj wieje, jest kurczę, tak, nie, tak to ona nie pójdzie. Tararara. Tararara.
Tam jest jeden. Opa. Cholerstwo. Nie mają łba dużego. Prawie w ogóle nie mają. Dobra. Nic im nie będzie. Ops. Kogut! Do koguta ktoś przyjechał! Kogut wie! Ta. I mamy deseczkę z dziureczką wymienioną. Ale nie pieje z radości! Kogut? Ja bym piał! Jakby moja stokrotka przyjechała. Tak więc deseczka wymieniona, jak widzicie. Kontrolnie zobaczymy, czy nie ma gwoździ nigdzie, czy nie wyszły. Na tej całej nie wyszły. Na tej wyszło gwoździ. Krokwi mówię, zero. Nie ma, nie wyszedł żaden. Tu wyszły trzy, z tego co pamiętam. Tutaj strona nie ma. Tu nie ma. Tu to są do wyciągnięcia sztyfty. Ale mówimy teraz o gwoździach z gwoździarki. Tu jest jeden. Do usunięcia. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Drugi kawałek widać. I lecimy z ostatnim pełnym rzędem. Tam już będzie docinka, zrobimy z połowy folii. Może nawet nie. Połowy trzeba zrobić chociaż, bo i tak będziemy musieli do połowy ją rozwinąć i na pół ją dziabniemy, albo nawet na 1/3 i wsuniemy pod tamtą ile się da i na tą. To co wyskakuje z niej to plastik, który łączy te poszczególne gwoździe ze sobą. Mamy godzinę 13:50 prawie, mamy skończone łacenie. Dzisiaj jeszcze tamtą stronę, obydwie połacie, tamtą i tą, którą widzicie, wytniemy do już na wymiar. Łaty zostaną wyrównane, obcięte. No i co? No i tyle na dzisiaj, tak? Jutro wypadałoby tak naprawdę montować rynny, bo teraz jest kolej taka, teraz nie możemy zamontować blachy w pasie nadrynnowym z uwagi na to, że wtedy będzie problem z montażem rynien. Naprawdę wiem co mówię, czyli w pierwszej kolejności rynny pas, blacha w pasie nadrynnowym i dopiero można startować z dachówką. A jeżeli by się tak zdarzyło, że nie, jutro nie będzie, to wtedy myślę, że bez problemu jutro będziemy sobie montowali ściankę kolankową z płyty OSB od zewnętrznej strony. Czyli to, na co jestem umówiony tutaj na tej budowie. Poszło. Nagrałem troszeczkę jeszcze dzisiaj wam, jak to wyglądało w dniu dzisiejszym przy użyciu pistoletu. Dzień wczorajszy również jest nagrany. Kacper jest nowy w drużynie, chce pracować, chłopak fajnie. Chce się uczyć i nie ma dwóch lewych rąk, wręcz zobaczycie jakie ma dwie ręce chłopak, tak? Prawą i lewą ręką doskonale się posługuje. Pierwsza taka osoba w życiu, którą spotkałem z taką umiejętnością, bo według mnie jest to umiejętność.
Chłopaki, rewelacja. Z wielką przyjemnością się was ogląda. Czekamy na kolejne filmy. Cześć, gdzie kupujesz gwoździe do Botticza? Podałem namiar gdzie. Wiem, że to nie jest miejsce na ten temat, ale ile na godzinę ma pomocnik? Na czarno czy umowę? Znak zapytania. Wicichno. Ktoś ci odpowiedział, wszystko zależy od tego, co pomocnik potrafi. Dla wielu ludzi bycie pomocnikiem to obraza, ale bycie dobrym pomocnikiem to też nie lada umiejętność. Bardzo dobrze ci napisał. Myślę, że znając Polskę i szefów firm, to od 8 do 12 zł płacą pomocnikom. I jeden i drugi ma więcej niż tutaj wymieniliście, ale to już jest nasza indywidualna sprawa. Ma więcej niż tu wymieniliście i nie ma minimum krajowego. Relaksują mnie te filmy. Po pracy odpalam, słucham i odpoczywam. Dzięki. Nie taka prosta jest praca na dachu. Mogę roboty ziemne ogarnąć, ale dach bym zostawił specjalistom. Samemu dużo szkody można narobić. Polun. No i po części masz trochę w tym racji, no i troszeczkę się tutaj kłania już może nie tyle umiejętności, co bardziej doświadczenie, tak? No i wyobraź sobie, no nie jesteś w stanie robić solidnie, tylko kurczę, słowo mi wypadło. Nie jesteś w stanie sprawnie robić dachu, jeżeli nie będziesz miał rusztowania takiego, które sobie możesz ustawić do wysokości tej, żeby było chociażby skąd podawać, tak, żeby dostać się na ten dach. Łukasz, jeżeli chodzi o twój projekt, to jeżeli zastosujesz centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z gazu, to gdzie planujesz umieścić piec? Co sądzisz o pomieszczeniu spiżarni i jednym kominie z oddzielnym kanałem dymowym i spalinowym? Łukasz Mertowski. Dymowy i spalinowy to samo. Chodziło to by pewnie o wentylację. Powiem ci tak, generalnie nie zastanawiałem się nad tym. Bardzo wysoce prawdopodobne, że będzie on w spiżarni, wiesz, tak szczerze mówiąc. Albo w łazience. Zobaczę, jak przepisy stanowią, ale ku temu jestem podjąć decyzję ostateczną, żeby jednak był w spiżarni. Zobaczę. Masz może wiedzę, czy jest realizowana jakaś budowa według twojego projektu? O, wczoraj odpowiedziałem na to pytanie. Jak wejdziesz na tego linka, to tutaj masz mapę wirtualną z planowanymi budowami. Zresztą mogę wam pokazać. Czyli jak naciśniesz tą wirtualną mapę, tu jest słaby internet. Co prawda jest pokazane LTE. Czyli jak wejdziesz na tą mapkę, tu są umieszczone osoby, które wyraziły zgodę na to, żeby umieścić znacznik na tej wirtualnej mapce. Czyli jak sobie wirtualną mapkę możesz zobaczyć, gdzie są budowane na skali Polski i jak poszczególny znacznik naciśniesz, to wtedy pokażę ci kontakt do poszczególnego inwestora na forum, tak? Czyli bardzo prywatna forma kontaktu, a jednocześnie dla samego inwestora również prywatna forma. Nie musi być publicznie z imienia, nazwiska wymienione. Co to za model tej piły Makita? Pozdrawiam. Już było mówione parę filmów temu, ale jak wrócę, to ci powiem jeszcze raz. Nasz ulubiony tekst na budowie. Kawa, pokaż panu mięśnie. Oczywiście zamiast kawa to imię pana, który ma pokazać mięśnie. U nas taki dekarz mówi gałgany albo łapse draki. Koledzy, mam pytanko, dlaczego nie robi się deskowania lub OSB? Mówiłem już parę razy na ten temat. Wypowiadałem się. Super filmiki. Namówcie stolarzy, tymkarzy, elektryków, aby też nagrali takie filmiki, jak robią w waszych domach. Pozdrawiam. PS. Proponuję otworzyć szkołę. Super nauczyciele byliby z was. Arek Rybicki. Nie uważam osobiście, zresztą o tym mówiłem, że nadawałbym się na nauczyciela. A to już jest decyzja poszczególnych firm, czy się odważą. Może nie tyle odważą, ale czy się zdecydują na to, żeby pokazywać swoją pracę w takiej formie. Dzięki za filmiki, dzięki serdeczne. I tak dalej. Okej, okay, no my wracamy wyznaczyć sobie, czyli teraz łaty zostaną, jak wychodzi tutaj nadbitka, czyli w takim kącie, jak wychodzi nadbitka i na nią wystaje dłuższa łata, to te łaty na górze będą zlicowane z tą nadbitką, która była wycinana parę dni temu, jak widzieliście, do linii. To wracamy tam, na dach jeszcze trochę. No, teraz mamy całe zrobione po łacie, jedną, drugą. I teraz jeszcze w dniu dzisiejszym tą połać, którą widzicie i tamtą, która jest z tamtej strony, trzeba wyciąć. Nie wiem, czy się nagrał poprzedni fragment, bo bateria znowu zdechła i znowu nie strzeliłem się od razu. A tutaj teraz oczywiście trzeba folię pochować, żeby jej piłą nie ratnąć. Pochowa się bez problemów. A tu macie okazję zobaczyć. To jest ta taśma systemowa, o której się ktoś pytał, jeżeli zostanie folia uszkodzona, tak? Została uszkodzona tutaj uderzeniem młotkiem. Nie zostało przerwane na wylot, ale została struktura naderwana. Tak samo było tam na czubku. Czyli jak jest czubek z wiązarów, to ten czubeczek był ostry szczycik. No i przy naciąganiu również struktura folii się, tak jakby jej zbrojenie zostało naderwane. Ale po to jest właśnie ta taśma systemowa, żeby z niej korzystać. Ta naprawcza taśma.
A tu jest zrobione tak, czyli ta folia, która szła stąd, bo zaczynaliśmy z tej płoci, ta folia, która szła, doszła aż dotąd. No i między z dołu, jak szliśmy całymi, to wydarzyła się taka sytuacja, że zostało między tym a tą, a końcem tej dolnej zostało, ja wiem, może z 40 parę centymetrów. I zrobiliśmy tak, że 150 podzieliliśmy na pół. Na pół i jest podspód pod tą folię, czyli pod tą, która szła stąd, jest wsunięta aż pod sam szczyt. Delikatnie na szczycik zachodzi w niektórych miejscach i tam wychodzi na tamtą, która była, czyli na ten odpowiedni zakład tutaj do tych kresek. W 99% jest poklejona, są wszystkie te, brakło na 2 metry chyba, czy 3 metry taśmy tej, która po prostu łączy je ze sobą, ta, którą było widać. Tutaj jeszcze w tej chwili zawinę tą folię, wyznaczymy sznurem, odrysuję sobie ołówkiem i jadę wtedy piłą. Czyli tu sobie przenoszę to, gdzie mnie interesuje sznur, żeby zaczepić. I w ten sposób, tak? Zaznaczam, nie mam sznur traserski, skończyło mi się w sznurze traserskim, kolorek mi się skończył i muszę odrysować sobie po prostu ołówkiem każdą jedną, ale nie będzie problemu z tym. Nie wiem, jak dzisiaj wyjdzie wiatr na filmie. Bardzo mnie to ciekawi, zobaczymy. No i w tej chwili sobie jeszcze oczywiście teraz pojadę do góry, każdą jedną sobie odrysuję ołówkiem, no i wtedy piło mi cyk i będziemy mieli tu gotowe. Dobra, jeszcze na górze sobie trzeba sprawdzić profilaktycznie, żeby bobola nie strzelić. O, bobolek by był już, elegancki by był bobolek. No i teraz sobie każdą zaznaczam. Zaznaczone. 3 minuty gotowe. A jakby był sznur traserski, było zrobione w chwilkę. Stój! Stój na miejscu. Kontroluję tą górną, która jest, jak się wiatr, jak już się przestanie świrować. Sznureczek można ściągnąć i piła, i bruch. Jednak ostatecznie decyzja została podjęta taka, że jadę tą. Będzie to bezpieczniejsza forma na pewno. Uwaga tam, Łukasz, na dole. Thank you.
Uwaga, bo tu większy będzie leciał. Co ja? Dużym za daleko, chyba ze strachu. Ten niżej do poprawki, widzieliście, bo przewaliłem. Jeden był do poprawki, albo nawet ze dwa. Tu jest ten do poprawki. Nie. Coś jest z nim nie tego, jest mi tutaj. To też. Tu jest krzywulec jeden. Tu jest jeszcze krzywulec. Może być. Dobrze jest. Mam w tej chwili wycięte je na równo. Tamta strona do zaznaczenia i z tamtej strony działamy. Z tej strony identyczna sytuacja jak tam. Czyli pierwsze zaznaczone. Zaraz bym zrobił taki manewr. Czyli żeby to szło nam tutaj. O. I na dole taka sama zaznacznik. Ta połać jest oczywiście dłuższa, tak jak pewnie pamiętacie. A ci, którzy są od tego filmiku, to ta połać jest dłuższa od tamtej. Kurczątko. Się przesunął od góry, jakby te wracał, to sobie zaznaczę. Wezmę piłę, bo oczywiście w tym kierunku dużo lepiej mi się będzie łatwiej ciało. Nawet widać po krawędzi nadbitki, że jest to niestety przesunięty sznur. Będę musiał jednak wrócić po piłę, bo byłoby to zbyt
niebezpieczne schodzenie tak razem. Kończę dzisiaj koniec roboty z dachem, a nam się cholera trafiło. Praca przy tym, przy dachu, przy wietrze akurat. Dwa dni z rzędu zresztą prawie. Musimy jednak iść po piłę, bo jakbym brał za jednym razem, to by było słabo. Jak kot, jak ryś! Jedziemy z koksem. Czy co? Czemu? Tak mam głębokość cięcia ustawioną, żeby picik łak tylko wystawało tam. I wszystciutkie mamy docięte, tak jak z tamtej strony również. Następny krok za chwilę. I teraz ostatni krok tutaj z tą folią. Tu wam pokażę, żebyście błędu nie popełnili, jeżeli trocili się najadłem. Jeżeli ktoś oczywiście zdecyduje się zakończyć, to w ten sposób ja robię tak, że takeruję tutaj. Naciągam sobie możliwie. Takeruję na całej długości. W jednym miejscu za mało folii wypuściłem na odcinku 20 cm, niestety nie zajdzie. Trudno, ale robię w ten sposób. Takeruję, tutaj na początku sobie na maksa łapię. Ustawiam sobie jeszcze do linii, ustawiam sobie prowadzenie i tnę wtedy z tą folię jeszcze do linii. Kawa. I w ten sposób do góry jedziemy.
sobie tą szczelę przyłapię. Teraz tutaj sobie złapię. To miejsce, gdzie dałem ciała. Czyli nie zajdzie mi na tym odcinku kawałek. Tu ten odcinek mi niestety nie zajdzie. Tu o. A kawałek złapię. Dobra. Panę tutaj, czyli teraz sobie łapię jeszcze tu. Tu sobie łapię jeszcze na każdej łacie. Na tym, już na gotowca. I pozostanie obciąć. Ostatnio pytał mnie madafaka, czy nie używam tej takiego takera, tego takiego uderzeniowego, cięższego. Nie używam, bo na tamtym nie mam kontroli. Ja mam ślepe oko, mam wiesz, cela jak baba z wesela i nie trafiłbym tak dokładnie jak tu, a tu mam kontrolę, dlatego używam takiego. Teraz jeszcze tutaj taką samą z 2 centy. Odsuwamy od krawędzi 2 centy i nożykiem cięcie. Tak gdzieś wiesz ile? 1,5 centymetra od krawędzi. Tyle? Mniej troszkę. Jeszcze? Dobra. Dasz radę? Tak równiutko? Masz ostry nóż? Nie, nie, zostaw Kacper. Co mi ciosy, nie? Co? Ostry musi być, nie? No i tak wiesz, nie ciągnij tylko tak jakbyś chleb kroił. No właśnie. Do końca nie jest na razie. Dobra, i wyżej. Gotowe. Mamy równiutko. Wszędzie jest zrobione. Będzie nam zwiało. Tu jeszcze dziadostwo jest. Strona jest gotowa na dachówkę tak naprawdę. O, zobaczcie co kawa wyrzeźbił. Stojaczek wyrzeźbił, bo zaraz wam pokażemy w slow motion jak wygląda strzał. Tu nie będzie widać, później jeszcze na koniec wam pokażę. Ale z rusztowania było widać, co tu będę pokazywał. Gotowe mamy połacie, ta strona jest docięta tak jak widzieliście. Folia jest wywinięta, tworzy taką rynienkę. Ale to było widać doskonale, co to tworzy. O, tak będzie fajnie widać. Teraz idziemy chwilę się odstresować. Chłopaki już wesołe, słyszę. Jest godzina 15:08, to spoko, pół godzinki nas nie zbawi. Fizycznie mamy koniec roboty na dziś. Tak szubienica wygląda kawa. Tak, kończymy na dzień dzisiejszy.
tyle ile widać jest zrobiona. Kawa coś tam spuszcza ciśnienie ze sprężarki. Kogut zwija kable. Od tego tu nie widać. No i teraz już mamy taką sytuację, że nawet jakby padał deszcz jutro, mamy co robić w środku już. Jeszcze dzisiaj zaraz uderzę do inwestora, żeby materiał organizował na ściany działowe i nadproża strunobetonowe. Kawałek folii jeszcze na dachu został. Ale albo sobie z nim poradzi dzisiaj wiatr, albo my mu jutro pomożemy. Jej. Że tej folii. Tutaj pytaliście o te, że dachówki wyszły. To było oczywiście zaplanowane w momencie już, jak konstrukcję dachu robił firma od wiązarów, tak? To już było zaplanowane. Mieliśmy tam, wiadomo, nie do końca jeszcze było wiadomo chyba jaka dachówka wtedy, ale na rozstawie takim, jakim jest, jest ok, jest spoko. Kończymy na dzisiaj. Kacper naprawdę spoko będzie. Pracownik, mimo że ma dopiero 23 lata, ale się wystraszyłem, ja pierdziel. Znowu padalec. Ale trup! I to nie nasza sprawka, żeby była jasność. O, tak to wygląda z tej strony, tu fajnie widać. Kończymy. Tam widać w trzech miejscach ta taśma, która trzymała folię do folii. Z uwagi na ten wiatr, na świeżo, w trzech miejscach puściła, tam widać. Raz, dwa, trzy. Bo była taka sytuacja, że jak kleiliśmy, akurat wiatr dmuchał i było w dół folia naprężona. Oczywiście tam nie ma szans, żeby ktoś to nam podtrzymał, żeby je sprasować dobrze ze sobą. No ale już też wpływu na wszystkie rzeczy nie mamy niestety. Do jutra. Jutro jest piątek i sobota, to myślę, że w piątek, w sobotę coś sklecimy, jeszcze jakiś filmik i wam wrzucimy. Bo nie ma sensu codziennie wrzucać, bo jest tak naprawdę powtarzalne czynności są robione. Na razie. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.